Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy lepiej oręż samego mistrza Kenobiego, który na przestrzeni lat korzystał z różnych mieczy. Dlaczego je zmieniał i co je charakteryzowało oraz jaka była ich historia? Przekonajcie się, materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Pierwszy miecz świetlny Obi-Wana Kenobiego został przez niego zbudowany, gdy przyszły mistrz był jeszcze padawanem. Opierał się na prostej konstrukcji broni jego mistrza Qui-Gon Jinna. Kenobi stracił tę broń podczas inwazji na Naboo podczas pojedynku z Lordem Sithów, Darth Maulem. Ten miecz świetlny był zasilany przez diatowe ogniwo energetyczne, które było otoczone karbowanym uchwytem. Podczas jego misji na Pijal, kryształ Kyber, który zasilał ostrze broni, został na krótko zamieniony na kryształ Kohlen. To ostatecznie uratowało mu życie, ponieważ takie ostrze było w stanie przebić pancerz oparty na tym samym kamieniu. W legendach jedyna różnica jest taka, że kamień, który zasilał pierwszy miecz Obi-Wana, to kryształ Adegan. Miecza też przez jakiś czas używał upadły Jedi Xanatos. Drugi miecz zbudowany został oczywiście w celu zastąpienia pierwszego, ale Obi-Wan nie zaszalał tutaj z projektem, gdyż miecz jest niemalże identyczny jak pierwszy model. Kiedy Rada Jedi przydzieliła Kenobiemu misję na planetę Dalenor na terytoriach środkowych rubieży, aby potwierdzić odkrycie przez zespół archeologów Holokronu Jedi, Kenobi użył miecza świetlnego, by obronić siebie i swojego padawana Anakina Skywalkera przed grupą piratów. Dzierżył tę broń przez długi czas, a ostatecznie została zabrana przez Geonosian, kiedy Jedi został schwytany przez przywódcę separatystów, hrabiego Dooku na Geonosis. W legendach drugi miecz nie ma prawie żadnego konkretnego opisu, nie wiadomo nawet jakiego kamienia użyto w konstrukcji. Swój trzeci miecz Kenobi zbudował zaraz po osiągnięciu tytułu mistrzowskiego. Projekt miecza nawiązywał do jego dwóch poprzednich mieczy, oba zostały zaprojektowane na wzór miecza jego mistrza, ukazując jego rozwój jako niezależnego Jedi, zwłaszcza po awansie do Rady Jedi. Z serialu Obi-Wan wiemy, że używał go potem jeszcze przy kilku okazjach, bowiem jego wygnanie na Tatooine nie należało do najspokojniejszych. W pojedynku z dawnym uczniem na pokładzie Gwiazdy Śmierci po raz ostatni użył miecza. Prawdopodobnie został zniszczony, gdy Luke wysadził Gwiazdę Śmierci, ale nie ma kanonicznego, póki co, potwierdzenia, że tak się stało. Vader mógł zabrać ze sobą broń swojego byłego mistrza, albo jako prezent dla Imperatora Palpatina, albo jako trofeum dla samego siebie. Stamtąd miecz mógł z łatwością zostać przetransportowany do dowolnego miejsca w galaktyce przed i po śmierci Vadera w Powrocie Jedi. W legendach na temat trzeciego miecza dowiadujemy się również, że podczas wygnania Ben Kenobi zapisał w dzienniku instrukcje dotyczące stworzenia miecza oświetlnego na wzór własnego. Dziennik ten został następnie wykorzystany wiele lat później przez Luke'a Skywalkera do skonstruowania nowego miecza świetlnego. Tutaj jednak trzecia rękojeść ma dalszą historię. Miecz wpadł w posiadanie Vadera, który przechowywał go w swojej fortecy na Vune jako trofeum. Po odtworzeniu zakonu Jedi pod rządami Luke'a Skywalkera, kilku jego uczniów pod przewodnictwem Tion Solusar przybyło do zamku Bast, aby szukać znajdujących się w nim reliktów i artefaktów. Tam, po paru przygodach, odzyskali miecz Kenobiego. O tych wydarzeniach dowiecie się z niewydanej u nas niestety nigdy serii książek Junior Jedi Knights, a konkretniej z książki Vader's Fortress. Miecz ostatecznie wrócił do Praxeum Jedi. Dziękuję za oglądanie, dajcie znać o czym chcecie kolejne odcinki, bardzo dziękuję za wsparcie ze strony patronów oraz archiwistów. Do usłyszenia w kolejnym Holokronie i niech moc zawsze będzie z wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję wam i niech moc zawsze będzie z wami.